Słowatycze w ostatnim czasie realizowała projekt Słowatycze Gmina z Energią, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jest to duży projekt na prawie 2 400 000 zł, jak na finanse naszej gminy, nie do zrobienia bez dofinansowania ze środków unijnych. Dzięki temu projektowi mogliśmy zrealizować wiele instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii. I tak między innymi zamontowaliśmy 146 zestawów solarnych, 44 pompy ciepła, pierwotnie 59 zestawów fotowoltaicznych, ale w tej chwili po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego dzięki zaoszczędzonym środkom będziemy mogli dodatkowe 44 zestawy zamontować, więc będzie to już łącznie 103 zestawy instalacji fotowoltaicznych. Do tego dochodzi kilkanaście pieców oraz do tego dochodzi jeszcze 44 zestawy pomp ciepła do ogrzewania wody użytkowej. Cały projekt został rozłożony w czasie, dlatego że to jest jednak duże obciążenie finansowe dla gminy, ale również organizacyjne. Dzięki czterem przetargom tak naprawdę, gdzie podzieliliśmy to zadanie na części, zostały wyłonione oddzielne firmy do każdego zadania, do każdego rodzaju instalacji. Ale również dzięki temu, że sprawnie przeprowadzaliśmy te przetargi, udało nam się na samych tylko przetargach zaoszczędzić 770 tysięcy złotych. Więc to jest olbrzymia kwota, którą właśnie wykorzystamy do tego, żeby tych instalacji zainstalować po prostu więcej, żeby była większa korzyść dla mieszkańców, ale również dla środowiska. Bo wiemy, że więcej instalacji odnawialnych źródeł energii to jest też mniejsza emisyjność, większe zalesienie, mniej spalonego węgla i do tego też dążymy. Odnawialne źródła energii, szczególnie tej elektrycznej, dla gminy to jest priorytet. Ja zamierzam razem z Radą Gminy Słowatycze do końca tak naprawdę kadencji sprawić, aby większość naszych instytucji gminnych była samowystarczalna energetycznie. I to już się dzieje. Już mamy bardzo dużą instalację na zespole szkół w Słowatyczach, mamy instalację na urzędzie gminy, mamy instalację na punkcie poboru wody, który zapewnia całej gminie wodę. Mamy instalację na oczyszczalni ścieków. Także już to są tak duże oszczędności energetyczne, że możemy śmiało inwestować w inne rzeczy, które zaoszczędzą nam trochę tego prądu, między innymi w energooszczędne oświetlenie uliczne, co też już robimy. W tym roku zainstalowaliśmy pierwsze 60 lamp energooszczędnych, na przyszły rok planowane jest kolejne 60 i myślę, że do końca kadencji całe oświetlenie uliczne w gminie będzie wymienione na energooszczędne.